Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga. Jest to niestety już ostatni odcinek z Norwegii. Opuszczamy ten piękny, cudowny, ale mroźny kraj, ponieważ jak wiecie, no robi się zimno i no, temperatury spadają już prawie do zera, więc musimy przyspieszyć i pojechać dalej. W tym odcinku nie będzie mapy, w tym odcinku zatrzymaliśmy się w Oslo, znaczy zatrzymaliśmy się już w zasadzie w ostatnim odcinku i od ostatniego do tego jesteśmy cały czas w Oslo. W tym... No pokażemy Wam troszeczkę miasto, zobaczycie jak to wygląda, stolica Norwegii. Także życzę Wam miłego oglądania, a na zakończenie jak zwykle proszę o pozostawienie komentarza lub łapki w górę. Narka! Hello! Hello! Jesteśmy dalej w Oslo. Idziemy jeść ramen i grać w gry. No, będzie super. Co robisz, Bumi? Kręcę was, o już nie. Ej, poczekaj. Ale fajnie nawet jest. Dlaczego nas kręci? Bo jesteście sławni. Moi kochani, wchodzimy teraz na ramen, na cudowny, fantastyczny ramen do kolegi, który tutaj pracuje. Dobre? Jak smakuje? Dobre, delikatne. Jak? Lekko wygazowane, dobre. Jabłko wygazowane piwo? Nie, lekko wygazowane, dobre, delikatne. To jest jedno z najlepszych ramen, jakie jedliśmy w życiu, a jedliśmy dość sporo ich. Fantastyczne. Pojedliśmy ramenu, idziemy teraz na VR, Virtual Reality. Idziemy na Virtual Reality. Będziemy grać w grę. Fantastyczna zabawa, coś wspaniałego. Nie wiem, czy to próbowaliście kiedykolwiek. No to jest mój pierwszy raz, ale fantastyczne. Wirtualna rzeczywistość. Jak, Kaśka, podobał się? Fajne, nie? To było super fun. Tak wygląda proces ładowania. Na żywo. O, tu masz dziurkę? A ta druga dziurka jest po co? Ta druga jest na inne typy ładowarek masz. To są te szybkie ładowarki. Myślałem, że na benzynę A ta drugie gniazdko jest do szybkich ładowarek na stacjach, takie, które ładują samochód w godzinę. A to co zrobiłeś? Jakby
zablokowałem te wejście. Ja się teraz zablokuję, tak żeby nikt tego kabla nie wyciągnie. Jest to przemyślane. Dzisiaj ciekawostka z gatunku motoryzacyjnych. Otóż Norwegia, mimo że posiada dostęp do ropy, nie, ich ceny benzyny są jednym z największych w Europie. Norwegowie bardzo chcą, aby ich samochody były głównie elektryczne, aby zaprzestać używania samochodów, które wytwarzają spaliny. Widać to w miastach. Nie wiem, czy wspominaliśmy już chyba o tym, że są w każdym większym mieście na wjeździe do niego są opłaty. Chodzi o to, żeby Norwegowie przesiadali się na komunikację miejską i używali jej zamiast samochodów. A właśnie osoby, które decydują się na samochody elektryczne, dostają wiele ulg i takich bonusowych rzeczy. Na przykład nie płacą właśnie wjazdu do miast, mogą używać bus pasów, czyli tych pasów do jeżdżenia, które używają busy w miastach, oraz mogą jeszcze płacić mniejsze podatki. Odliczają tam fakt właśnie, że zapłaci za auto elektryczne, a niezwykłe. No i oprócz tego jeszcze oszczędzają bardzo dużo na benzynie, ponieważ w miastach wszędzie praktycznie są dostępne ładowarki elektryczne. Można też z nich korzystać na stacjach benzynowych, także no nie ma takiej opcji, żebyście gdzieś zostali pośrodku lasu bez elektryczności, bez możliwości doładowania auta. No i jest to super rozwiązanie, nasz przyjaciel Gajos ma takie auto, także możecie sami zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze dodam, że w całej Norwegii jest bardzo dużo Tesli. Jest po prostu mnóstwo. Tesla na Tesli. Jest tak dużo jak maluchów za komuny w Polsce. I oni mają darmowe ładowanie wszędzie. Na wszystkich stacjach Tesli to jest darmowe ładowanie. Wystarczy 10 minut podobno, żeby 150 km naładować baterię. No w Oslo jest ogromna ilość tych samochodów. I nawet w malutkich wioseczkach widzieliśmy te stacje do ładowania. Także nawet jak się mieszka w mojej miejscowości, można sobie jeździć Teslą. Są też Tesla taksówki. Ktoś, kto ma Tesla, jeździ sobie na taksówce. No, także to jest chyba fajny biznes, niż okupacji za paliwo. Chyba tak. Tak. Polecamy w to każdym tyle. Razie. Ciekawostek z elektrycznych samochodów. Ładujemy i jedziemy. To co jest za przycisk, to P? To jest w ogóle skrzynia biegów, to jest tu, a to jest jakby zaparkowane, że się nie będzie ruszało. Co roku Nagrody Nobla są rozdawane tutaj właśnie w tym budynku. Kto wie, może jeszcze się kiedyś tutaj znajdziemy. Jesteśmy właśnie na spacerze z Naną, z koleżanką Łukasza z pracy, która jest Norweżką, mieszka właśnie w Oslo. No i poszliśmy na spacer nad marinę, w stronę Akerbygge. Bardzo dużo jest gołych bab i bardzo dużo jest gołych ludzi w Oslo. Oczywiście pomników. Co ty tu robisz? Co to, Kaśka, jest? Brązowy norweski ser. Ciekawe. Teraz będziemy go jeść w klasycznym wydaniu, czyli na gofrach i z dżemem. Nie pomyślałem, że to jest ser. No, niektórzy mówią, że nie jest. Ciekawe. No i dobra. Gotuję po norwesku.
cukier po kubkach smakowych z tego kowla. Zjedliśmy, została jeszcze jedna porcja, bardzo dobre, bardzo słone, słodkie. Nie przypuszczałbym, że ser może być słodki. No jak on smakuje? No mniej tak jakby tofi było. Plasterki tofi. Nie? Coś jakiego, ale tofi? Fajna sprawa. Nie, już schowałem opakowanie. Polecam, spróbujcie sobie, jak to będziecie.